cieszę się, że tak jesteśmy liczni. Po prostu no, duża radość. Ona może zakłócić moją wypowiedź, bo my debaty emocjonalnie mówimy. Bo po prostu jest mi naprawdę miło, że jesteście Państwo z nami. Że są twórcy, ci co mogli, się pojawili i się cieszę, że z nami tu są, którzy mieli swoje wystawy, swoje prace. I te 35 lat dało szansę, żebyśmy, myślę, że nawet ten panteon tych największych twórców tutaj mieli w naszej galerii, co mnie bardzo cieszy. I oczywiście są też tacy, którzy byli, otwierali wystawy, a teraz już ich nie ma, no bo czas ich zabrał, ale też sięgnęliśmy dalej. Był moment, że spotkaliśmy się z Wyspiańskim, pokazaliśmy jego pracę, pokazaliśmy pracę Szulca. No jeszcze zdarzyło się i Herberta pokazać. W każdym bądź razie sięgnęliśmy do tych postaci, do tych artystów, którzy, powiem Państwu, gdzieś są bardzo mnie bliscy i też bardzo, przyznaję się, inspiruje się nimi. To była jakaś potrzeba też profilu pewna tej galerii, żeby oni byli z nami i żebym ja też jakby no, miał taką potrzebę, żeby się tym żywić i jakoś mieć no, satysfakcję, że kiedyś tylko śledziłem w latach 60. i 70. ich twórczość, mówię o Lemersztajnie, Cichlewiczu, Nowosielskim, Rzosowskim, a potem się okazało, że mogliśmy ich gościć tutaj. Gościliśmy ich Szajnę, gościliśmy Wajdę. W każdym bądź razie ten rozdział galerii jest bardzo integralnie związany z tym organizmem, jakim jest Scena Plastyczna Kuli. Gdzieś w tym wszystkim poszukiwaniu, do każdej premiery była potrzeba, żebym nie był sam z tym, a bardzo silnie się przyznał do tych twórców, którzy tutaj się pojawili. I za to jestem im rad. Też się cieszę z obecności tych, co się no, po prostu dzisiaj pojawili, choć wiem, że trudno czasami się zerwać. Myślę tutaj o panu Wilkoniu, który swój czas ma, a pomimo wszystko ma taką energię, że do nas dotarł. Wyjątkowo chcę zaznaczyć osobę profesora Sawickiego. To jest twórca, mogę powiedzieć, w tej galerii wspólnie stworzony. Panie profesorze Stefanie drogi, byłeś u początku i żeśmy budowali ten pierwszy z Woźniakowskim Jackiem Komitet no, powstania tej galerii. Chciałem też, proszę Państwa, wyjątkowo, ale to może powinienem zrobić małą przerwę, żeby to zabrzmiało silnie. Podziękować mojej córce Livii, a niektórzy naprawdę mi dali komfort, że ja przyjechałem, przyszedłem to jak Państwo tylko tu zwiedzać. A wszystko powstało i było wspaniale zrobione, łącznie z cudownym katalogiem, który utrwalił te postacie, bo cała idea tej wystawy była trudna, jak te jubileusz zaznaczyć. Po prostu trudno wybrać jednego artystę, który byłby tylko symbolem, bo naszego nie innego, albo gdyby wszyscy byli, to byśmy się tu nie zmieścili. Więc w tym momencie wersja fotograficzna dała tej galerii taki przykład nietypowego spotkania z artystą, bo nieraz znamy twórczość, a nie znamy jego twarzy, ale też są to wybitni fotograficy, którzy się tutaj skłonili za to i za tą kompozycję. Jestem też za ten pomysł Livii wdzięczny i Alinie, mojej żonie. No i Idea Studio, które technicznie to wszystko ujarzmiło. Nie ma lepszej rzeczy, jak się o czymś pomyśli, a jak ktoś wie, jak dalej z tym robić. To jest komfortowa sytuacja. Proszę Państwa, więc jeszcze bym przywołał tutaj, bo to wszystko ktoś musiał ekonomicznie pomóc, żeby zaistniało i byłoby niezręcznością, gdybym nie przywołał, więc wystawa i to wydanie albumu, o którym wstępnie mówiłem, nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie sponsorzy. Więc chcę podziękować księdzu rektorowi Mirosławowi Kalinowskiemu. Tradycyjnie galerię wspiera Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, za co władze miasta bardzo dziękuję. Partnerem wydarzenia jest województwo lubelskie, Lubelskie Smakuj Życie. Podziękowanie dla marszałka województwa lubelskiego. Z regionu, z którego pochodzę, łączył się Targi Kielce, za co prezesowi serdecznie dziękuję. Taki jego był udział. No, proszę Państwa, więc tylko ja mogę się cieszyć i taką mieć motywację, że po prostu w tym wszystkim dalej jeszcze można coś uczynić. W każdym razie taki etap zderzony z 50-leciem teatru, tutaj te 35 lat chciałem, żeby być z Państwem tam, widzę Pan, Fower gdzieś, no po prostu nie słucha nas. Ale mu powtórzę. Także
nie wiem, zostawiłbym po prostu Państwa z tym, z tą lampką wina i dalej proszę te myśli kontynuować, które przerwałem. Dobrze, dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj przed Państwem stanąć. Co prawda Leszek mnie podstawił przed faktem dokonanym 5 minut temu, jak tutaj wszedłem na salę, że mam coś powiedzieć. No ale jako stary dydaktyk nie załamuję się i cieszę się, że Leszek rozpoczął swoją wypowiedź od przybliżenia, czy też wspomnienia o panu profesorze Stefanie Sawickim, bo ja mam także ten zamiar zrobić, jako że od pierwszej wystawy notesu Andrzeja Wajdy w starym budynku KUL-u zaczęła się też moja przygoda z galerią Leszka Mądzika. Miałem tę przyjemność napisać pierwszą recenzję z tamtej wystawy i było ustalone, że jednak pan profesor Sawicki jako główny spiritus movens całego przedsięwzięcia ją przeczyta. I muszę Państwu dzisiaj powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla dyplomacji, dla kultury i delikatności pana rektora, bo oczywiście jako młody człowiek 35 lat temu postanowiłem dokopać administracji kulowskiej, bo wiedziałem, że pan rektor, mimo że jest rektorem, to jednak nie ma władzy absolutnej na uniwersytecie i borykał się z administracją. I wszystko po przeczytaniu pan profesor, co było nieprzyjemne pod adresem administracji, nie wyciął. Był ten tekst kulturalny, łagodny, nikt do nikogo nie miał pretensji. W każdym razie to też świadczy o dużej kulturze Leszka, że wybrał pana profesora, mego świętej pamięci profesora Jacka Woźniakowskiego, na tak zwaną Radę Artystyczną. Dzięki tym ludziom, tych trzech panów, ale jeszcze raz podkreślmy, jak Leszek powiedział, rzeczywiście pan profesor Sawicki jest tu postacią najważniejszą. Nie byłoby tej galerii bez pana profesora, za co wszyscy jesteśmy wdzięczni. Ta galeria zaczęła funkcjonować. Ja w swoim czasie napisałem kilka różnych tekstów o galerii, bo Leszek ciągle mnie, jak przychodziły jakieś rocznice, prosił. I ja tam wprowadziłem taki termin artyści niepokorni. I wydaje mi się, że rzeczywiście zasługą tych trzech panów było to, że tutaj zawsze tacy artyści niepokorni wystawiali. Oczywiście każdy artysta ma bardzo duże mniemanie o sobie, zna swoje miejsce. W każdym bądź razie na początku byli to artyści niepokorni, którzy nie siedzieli w Polsce, tworzyli za granicą. To niewątpliwie zasługa profesora Woźniakowskiego, że tacy artyści z zagranicy, czy przynajmniej ich prace się tutaj pojawiły. Później byli twórcy już żyjący, tworzący tutaj w naszej rzeczywistości i już w ostatnich latach mamy artystów najmłodszych. Leszek śmiało i dobrze tych artystów młodych prowadza, ale jest jeszcze jeden element łączący tych wszystkich twórców, czy też prawie wszystkich. To jest element sakrum, bardzo bliski Leszkowi, bo oczywiście wszyscy Państwo znacie działalność, twórczość wszechstronną Leszka, ale przecież Leszek również ma ogromne zasługi, że stworzył pierwszą galerię sztuki sakralnej w Polsce, bo dzięki niemu w Kielcach taka galeria funkcjonuje. Także bardzo się cieszę, że mamy 35. rocznicę, a osobiście się cieszę, że mogę być w gronie Państwa tu dzisiaj, bo w życiu nie byłem na finisarzu, gdzie byłoby tylu artystów. A przecież, jak wiemy, część i tak nie mogła przyjechać, niektórzy już niestety nie żyją. Także wszystkim życzę dużo zdrowia i żebyśmy, może już nie my, ale Twoja córka Livia, mam nadzieję, poprowadzi Leszek dalej tą galerię przez następne 35 lat. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.